Zbiórką uczestników na Miejskim Placu Targowym rozpoczął się pierwszy w tym sezonie rajd Zambrów na rowery. Głównym organizatorem rajdów jest samorząd Zambrowa i Stowarzyszenie Sportowe Sportteam. Jak co roku zaczynamy naszą zambrowską akcję Zambrów na rowery, organizowaną przez miasto Zambrów we współpracy z naszym stowarzyszeniem Sportteam Zambrów. Dzisiaj zaczynamy krótką 46-kilometrową trasą Zambrów, Puchały, Zambrów. Jak na razie zapowiada się nieźle, pogoda dopisuje, rowerzystów też jest coraz więcej. Mam nadzieję, że tegoroczna akcja, podobnie jak wszystkie poprzednie, zakończy się pomyślnie, to znaczy ludzie będą jeździć rowerem przy dobrej pogodzie, nikomu nic się nie stanie i tak będzie wyglądał nasz sezon rowerowy. Pierwotnie pierwszy rajd szlakiem Bitwy o Zambrów to była krótka 25-kilometrowa trasa. Rok temu pojechaliśmy już do Andrzejewa, a w tym roku chcemy pojechać dłuższym szlakiem bojowym 71. Pułku Piechoty. Przy okazji chcemy zahaczyć o inscenizację, bo tego samego dnia będzie się odbywała duża inscenizacja bitwy w Łętownicy, więc chcemy nasz długodystansowy rajd, to będzie około 130 km, połączyć z odwiedzeniem tej inscenizacji bitwy pod Łętownicą. Rajdy rowerowe to impreza sportowo-rekreacyjna ciesząca się popularnością wśród mieszkańców miasta. Jedzie dużo osób znajomych, dzieci są zainteresowane, a tak samodzielnie to za bardzo nie chcę jeździć na takie długie dystanse. No i jest miła atmosfera i w ogóle. Także zapraszamy wszystkich. Punktualnie o 10:00 uczestnicy, poprzedzani przez pilotujący radiowóz, wyruszyli na trasę rajdu. Cel rajdu to wieś Puchały. Na placu przed szkołą na uczestników rajdu czekał poczęstunek. Kociołki z grochówką i kiełbasą. Kolejny wyjazd 2 czerwca. Kierunek Tybory-Kamianka.